Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry wieczór, ja jestem Edwin. Witam was w kolejnym odcinku z gry Resident Evil Village, gdzie poprzednio... nie pamiętam, czy poprzednio, tak całkowicie, ale poprzednim razem zdobyliśmy naszą ostatnią część układanki, czyli zdobyliśmy resztę ciała Rose, która sobie teraz ładnie, pięknie tkwi w jakimś pucharze giganta, jak zwał, tak zwał. Nie wiem czemu, ale podoba mi się strzelanie tych trupów. Odkryłem to przypadkiem na internecie, że można to iść w czasie, teraz nie mogę się oprzeć. Zrobiliśmy ostatnią część, odblokowaliśmy jakąś kolejną lokację, jaką jest fabryka, należąca prawdopodobnie do Heisenberga, który sobie gdzieś tutaj się prawdopodobnie plącze, ponieważ nas zrzucił na spotkanie z jakimś człowiekiem wiatrakiem. I w sumie... tyle. Pozostaje nam nic innego, jak po prostu przejść przez tą całą fabrykę, prawdopodobnie zmierzyć się i ze Śmigłem, i z Heisenbergiem. Obu trzeba będzie wychuśtać imo as fuck. Także nie ma co przedłużyć, po prostu lecimy dalej. Prawie górnoga, no klasycznie, tam macie kartę, która z poprzedniego odcinka odeślę. A ja imo idę przed siebie. W ogóle ta ilość amunicji do kurna pistoletu mam jest po prostu przerażająca. Gdzie tutaj ktoś sapie? Prawdopodobnie imo za tymi drzwiami, ale najpierw wezmę sobie prostrzelniczy, którego i tak obstawiam, że nie użyję, chyba że ewentualnie do stworzenia amunicji do shotguna. Co jest jakąś ewentualną opcją. Na łatwe do zniszczenia. No skoro tak mówisz, plęk! Cześć panowie! Dobra, z tego czaszka wypadła. Elo! Całkowicie przypadkiem przy pomocy laga dałem radę koniec końców trafić mu w łeb. Pierwszy raz absolutnie w historii, jak kiedykolwiek grałem w gry i nagrywam te gry, to kiedykolwiek, jakkolwiek, pierwszy raz w moim życiu trafiła mi się sytuacja, że lag najzwyczajniej w świecie pomógł mi trafić. To be honest, jestem w szoku, zaskoczony i czy narzekam? Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, jestem nawet bardzo zadowolony. Uwaga z prawej strony. Okej, że tutaj nikogo nie było, to też mnie zaskakuje. Tutaj. Też nie. A jednak. Dzień dobry chłopaki, jak leci? Czy macie jakiś, nie wiem, taki sposób, żeby was ewentualnie szybciej wyeliminować? Poza shotgunem oczywiście. A gdyby tak ewentualnie użyć... tego? Amunicja ogólnie jest ta sama, więc niewiele zużywam. Praktycznie zużywam dokładnie tego... zużywam dokładnie to samo. A może jest odrobinę silniejsze. Nie jest to imo wykluczone, w sumie mogę to bardzo w łatwy sposób sprawdzić. Mamy tak, dobra, jak to się robiło? Przesuń, potwierdź, obejrzyj. I tu mamy 160 plus 30, czyli tak powiedzmy 190. Podczas gdy tutaj mamy już 180 z buta. Troszeczkę słabszy, ale dalej jest opcja upgrade'u, którą sądzę, że biorąc pod uwagę, że Heisenberg to jest ostatni z jeźdźców apokalipsy, jak ja ich lubię nazywać. I potem pewnie najprawdopodobniej będziemy zmierzać na spotkanie z matką. To jest bardzo niewykluczone najzwyczajniej w świecie, że już nie zdążę absolutnie upgrade'ować jakkolwiek tej broni. I jest to, wydaje mi się, że tak powiem, działanie długofalowe, na zasadzie przejścia tę grę jeszcze tak z raz, może nawet dwa razy. Co nie jest w sumie wykluczone, że ja osobiście zrobię nawet. Tak na dobrą sprawę. W sensie, oczywiście nie na nagraniu, bo robić to na nagraniu byłoby naprawdę wielką durnotą z mojej strony. Żeby coś takiego powtarzać. Po co? Ale tak sam dla siebie, no to w sumie why not? W sumie imo why not? W ogóle jedna rzecz, którą się dowiedziałem, mianowicie... nic z tym nie zrobię, to później. Czy ja mogę tutaj cokolwiek zamontować sensownego? Mogę użyć na przykład tego klucza? Nie, coś do mnie idzie. Nie, to są jakieś drzwi albo coś w tym stylu. Czy mogę użyć koła? Koło nie pasuje. Dobra, to pewnie będzie jakaś odznaka, znak jakikolwiek czy coś innego, jakaś... coś, co można po prostu zamontować bez użycia, bez jakiejś interakcji z tym. Ale warto było im spróbować. Mianowicie, to co chciałem powiedzieć. Przeglądałem internet odnośnie tego rezydenta i dowiedziałem się paru rzeczy. Po pierwsze, to cholerstwo, ja mogę zbadać,
Mogę to otworzyć. Mogę to otworzyć, mogę wyjąć z tego kryształ. Mogę wyjąć z tego kryształ. Z samego naczelnika mogę wyjąć klucz. A ten klucz jest do skrytki poza lokacją. Więc nie wykluczone, że nawet nie zdążę tego użyć, ponieważ nie wiem, skończymy tą fabrykę i nas wyrzuci gdzieś cholera jasna wie gdzie. I tu obstawiam też niczego w chwili obecnej nie użyję. Czy to jest mi do czegokolwiek potrzebne, tak na swoją, tak właściwie, bo biorąc pod uwagę, że mogę wejść w interakcję, no to byłoby jakiś sens, że mogę coś z tym zrobić, ale wygląda na to, że absolutnie nie. Dobra, po pierwsze, czy ja wyczyściłem wszystko? Nie, pewnie dopóki nie wejdę w interakcję z tymi dwoma rzeczami, to nie wyczyszczę. I tutaj nie przejdę, dobra, tylko tyle chciałem wiedzieć, ponieważ nie byłem pewny, którą drogą powinienem był się udać. Ale teraz szlamy już wiem. Dzień dobry! Okej, okay, trafianie im w czerep mimo wszystko nie jest aż takie proste przy użyciu pistoletu. W ogóle nie wiem, czy to co nie mają na głowach to jest jakiś rodzaj zabezpieczenia, żeby ich troszeczkę dłużej trzeba było klepać tymi pistoletami, czy to ma jakiś wpływ, że może to na przykład iść jakoś pokonać? A dzień dobry. Wytrych, cyk. W sumie znalazłem tam jeden wytrych, który znalazłem chyba dobre 3 odcinki temu, jak nie lepiej. Czy ja mogę? Dzięki. I dopiero teraz tutaj był potrzebny? Well, imo fuck. Dobra, proxę zbiorę, mi nie zaszkodzi, a może się przydać. To oznacza, że skoro jest czerwone, to nie przejdę. Okej, jednak przejdę. I tam widzę jakiegoś kolesia z piłą mechaniczną. Człowiek śmigło, człowiek piła. Perfekcyjnie. Dużo kolegów, także ja może na wszelki wypadek jednak zmienię swoje plany. I tak, wezmę sobie to, wyposaż. Nie do końca nie o to mi chodziło, ponieważ chciałem... A w sumie zaszkodzi mi to obejrzeć. Mamy tak. Ten shotgun ma 800, podczas gdy to ma 960, dobra. Także lepiej wziąć to, wrzucić to na miejsce tego pistoletu, wydaje mi się. Rewolwer zachowam. Rewolwer się im przyda. Zróbmy sobie przy okazji jeszcze troszeczkę amunicji do shotguna. Bo trochę tych materiałów mamy, więc nie zaszkodzi mieć tego małego zapasu. Biorąc pod uwagę, że i tak pistoletu raczej kraftować nie będę musiał. I kolejny złom również sobie wpada do kolekcji. A to nie jest piada, to jest wiertło. Ale nie ma wała we wsi, że to się nie podniesie. Nie ma wała we wsi, to się na pewno podniesie. Ja tu coś kliknę, a obok tego przejdę. Jak nie teraz, to później. I on stanie. Bo to jest wręcz oczywiste, jeśli jest taki zombiak z takim rodzajem broni. Z takim... Okej. Z takim rodzajem uzbrojenia, z taką modyfikacją, no to on na 389% się podniesie i widząc po tym, że tutaj mamy kolejnego takiego kolegę, to obstawiam, że oni będą teraz nowym rodzajem przeciwnika. Mówiłem! Mówiłem! To było wręcz oczywiste! Gdyby ta gra tego nie zrobiła, byłbym naprawdę zszokowany i szczerze powiedziawszy, zawiedziony nawet, bym powiedział. Że to coś się absolutnie nie podniosło, żeby mnie ukatrupić. No i tak jak mówię, teraz obstawiam, że w chwili obecnej to będzie rodzaj przeciwnika, który będzie mnie zaczekał dosyć często. Dobra, tu nie wejdę, także wydaje mi się, że po prostu muszę się cofnąć, zamontować to, co mam do zamontowania, ale teraz będę blokowany. Przez tych kolegów? Okej, dobra, jednak nie. Czy to będzie jakieś tajne przejście, czy po prostu... No dobra, to definitywnie będzie czarne przejście, tak. Say what? Okej, dobra, skoro nie pasuje, to zbadaj. Mamy w ogóle jakiegoś konia. Ale czy ja muszę coś z tym zrobić? A chyba, że...
A chyba, że to zamontuję tutaj. O! I teraz ma to sens. I tutaj zamontuję tego wypalonego, obstawiam konia i otworzy się tajne przejście. Bo tam był jakiś koń zrobiony. Ale zanim to się stanie, będzie zostanę zaatakowany 3 razy. Bo to chwilę zajmie, zanim się... Okej. Nie mam pytań. W ogóle ta gra mnie po prostu... Albo robi dokładnie to, czego się spodziewa, albo robi absolutnie nie to, czego się spodziewam. Albo właściwie nie robi nic. Tajne przejście. Dzień dobry. I dobra, plan na teraz. Obstawiam, że... Marnotrawstwo amunicji. Absolutne marnotrawstwo. I obstawiam teraz, że wygląda w sposób następujący. Przez chwilę myślałem, że to jest statusiek z Bioshocka i się zastanawiałem, o co chodzi. Okej, dobra, drugi wytrych jest potrzebny. I teraz obstawiam, że to wygląda, będzie wyglądało w sposób imo następujący. Na pewno nie ten klucz, bo to się absolutnie do niczego nie przyda. Czy mam jakikolwiek inny sensowny klucz? Dymitresku z insygnią, sześcioskrzydły... Nope. Dobra, kumam. Obstawiam, że to będzie wyglądało w sposób następujący. Mianowicie, trzeba uruchomić zasilanie. Żeby uruchomić zasilanie, spotkamy się pewnie z tymi wszystkimi zombiakami z wiertłem na ręku. Plus obstawiam, że spotkamy również śmigiełko, który będzie nas zaczepiał. I wtedy ewentualnie dostaniemy... Aha, clever. Dobra. Clever, ale łatwe. Chociaż obstawiam, że to jest zupełnie... To nie jest na tej samej prędkości, więc można się któregoś razu wziąć i przejechać na tym nieprzyjemnie. Cześć. Marnuję znowu amunicję, ponieważ to nie jest ten rodzaj przeciwnika. To jest zwykły pajac, którego mogę zabić pistoletem. A ja niepotrzebnie marnuję amunicję do shotguna. Które na pewno mi się przyda podczas walki z tymi ulepszonymi zombiakami, to raz. Dwa, muszę zacząć dużo bardziej wykorzystywać osłonę. Właściwie nie osłonę, tylko obronę. Ja się jej w ogóle nie używam, a mam ją ulepszoną. Co jest moim absolutnym błędem. Polepszam sobie rzeczy, z których w ogóle nie korzystam. Co jest głupotą z mojej strony całkowitą. I to w sumie nie jedyną. Cześć panowie, jak leci? Dzień dobry. W sumie tak się nad tym zastanowię, to ja parokrotnie używałem obrony w tej grze, ale absolutnie nie po to, żeby się bronić. Tylko po to, żeby przypadkiem się... Bo przypadkiem wpadę na pomysł, że ej, może ja mogę skoczyć, to... Au! Mogę skoczyć, to może wcisnę spację, żeby to zrobić. I kończyło się na tym, że zamiast skoczyć, co chyba w tej grze jest w ogóle niemożliwe, to się broniłem. A teraz, kiedy sobie ulepszyłem obronę poprzez właśnie robienie tych posiłków z dziupiem, to w ogóle tego nie używam. A obstawiam, że może mi to uratować życie parę razy. Z drugiej strony, obawiałem już tyle razy w tej grze i chyba na dobrą sprawę nie zginąłem za bardzo ani razu. Chyba. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy już, że tak powiem, zapomniałem imo. Jest możliwe, że zginąłem, jest możliwe, że nie zginąłem. Dobra, który się otworzył? Okej, okay, jeszcze żaden. Podkreślam, jeszcze. Bo na pewno nie raz to imo zrobią. Dobra, otworzyliśmy sobie z drugiej strony przejście. Spoko, czy to teraz się w ogóle otworzyło? Nie. To się nie otworzyło, ja tu cały czas coś mam. Ja tu cały czas coś mam do zebrania. Okej, okay, interesting. Tylko pytanie brzmi, z której mańki i co takiego przegapiłem, że cały czas jest czerwono? A jak wiecie, mam jakieś PTSD, po prostu jak widzę czerwono, to nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby to wszystko przeszukać. Także pytanie brzmi, czemu to jeszcze jest czerwone? Najpewniej jest czerwone, ponieważ gdzieś tu wisi sobie jakiś kryształ na ścianie, którego ja nie zauważyłem. Jest taka opcja. Druga opcja jest taka, że po prostu przeoczyłem jakąś amunicję albo jakiś inny flakonik z jakimś kwasem, smarem czy innym cholerstwem. Ewentualnie cały czas to. Jest tu jakaś opcja.
Może dostaniemy jakiś odlew do klucza? Wtedy będziemy mogli tego użyć jeszcze raz i wtedy to zaskoczy? Bardzo możliwe, że tak. Czy ja mam pipe bombę? Mam pipe bombę. I tą pipe bombą mogę zrobić tak. I co mamy tutaj? Halo, dzień dobry. Mechaniczna część, cylinder. A to jest mi do czegokolwiek potrzebne? To jest coś dla mnie? Do czego może mi się przydać ten cylinder? Czego mogę ewentualnie obejrzeć albo z czymś go połączyć na przykład? To jest rodzaj skarbu? Autentycznie, to jest jakiś rodzaj skarbu. Z czymś mogę go połączyć. Tego stalowego złomu można coś do niego przyczepić. Okej, okay, amunicja do shotguna też się przyda ewidentnie. I mam wrażenie, że lada chwila powinniśmy się zderzyć ze śmigiełkiem. Zasilanie awaryjne. Brakuje zębatki, spoko. Zębatka pewnie jest gdzieś tam. A wraz z zębatką gdzieś jest również człowiek śmigło. To jest taka lokacja taka ganiana powiedzmy, albo i nie? Jest dość ciasna. Więc by się... Dobra, za bardzo brakuje tutaj jakiegokolwiek innego wyjścia w bok. Żeby to mogło być jakaś lokacja ganiana. To jest zdecydowanie za wąskie miejsce. Żeby można było tutaj tak wbić na takiej zasadzie, że wbijamy i się ganiamy z czymś. To jest zdecydowanie za mała lokacja, jak teraz na to patrzę. Także tylko ten względnie bezpieczny, ewentualnie przyjdą tutaj te zombiaki. Co też jest opcją, jak najbardziej. A, teraz są dwa zamki. Okej, okay, dobra. I właściwie gdzie ja przeczłapałem? O, mapa fabryki. Może się przydać. Proch też się może przydać. Chociaż obstawiam, że nie na dłuższą metę, bo i tak pewnie nie użyję. Mechaniczny żołnierz Solbeot, wersja 1.00. Użyto w pełni dojrzałe męskie zwłoki, usunięto serce i wszczepiono kadał. Stymulacja mięśniowa za pomocą wstrząsu elektrycznego zakończona sukcesem. Brak wysokich zdolności poznawczych ze względu na martwicę mózgu. Ruchy kieruje jedynie niszczycielski isty, w przeciwnym wypadku zatrzymuje się. Mechaniczny żołnierz Soldat, wersja 1.01. Przytwierdzono przyłbicę do czaszki, elektrody potwierdzają stabilność fal mózgowych. Jest problem. Pierwsza walka z lykanami, rozebrane na kawałki i zjedzone w przeciągu 3 minut. Problemy z wydajnością siły jeżdżący mordu. 1.10. Zastąpiono dolną część ręki świdrem, brak wystarczającej mocy do efektywnego ruchu. Może potrzeba żywych ciał? 1.15. Wszczepiono reaktor kałdów w klatkę piersiową. Ilość mocy znacząco zwiększona. Eksperyment drugi. Walka z lykanami zniszczył 3 lykany w ciągu minuty. Rezultat dobry, jednak wystąpiły problemy z wytrzymałością reaktora. Może przestać funkcjonować, jeżeli reaktor zostanie zniszczony. To nie Iron Mana z niego zrobili, bo tak trochę to brzmi. Mamy drugą odlewnię. Tak też im osądziłem. Tak też im osądziłem. Halo, dzień dobry, gdzie ja wyszedłem? Którędy? Dobra, hold up. Shotgun. Wiedziałem, ale i tak dygłem. Dobra, Iron Manie, chodź tu. Tu. Dobra, kolego, bo ja wiem, że tu jest swój słaby punkt, więc... Patrzcie, jaki skubany broni się. I wybucha. Ale wybuchnie raz i jest spokój. Dobra. Dzień dobry. I co na dobrą sprawę da mi to gwiazda. W sensie nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja tą gwiazdę mógłbym ewentualnie zamontować. Zresztą też się dokładnie nie przyjrzałem, więc może tam jest coś innego niż ta gwiazda. Ale wydaje mi się, że nie. Ale mogę zrobić taki szybki obchód po mapie tak na dobrą sprawę. Chociaż z drugiej strony... Myślę, że nie bardzo mi to pokaże, co się dzieje. I jest też problem. Gdzieś tam było jeszcze czerwono. Gdzieś tam... Hola. Kluczowe. A nie, dobra, to jest duża zębatka, która jest kluczowa.
I w sumie ma sens, ponieważ potrzebowałem tutaj zębatki. Ja potrzebowałem zębatki tutaj. Tutaj była mi potrzebna zębatka. Dobra, na szczęście zdarza mi się czasem łączyć fakty dosyć szybko. Tak jak to było w tym wypadku. Ojej, ojej. Ojej, ojej. Jak mówiłem, jakże mi bardzo przykro z tego powodu, naprawdę. Heisenberg, mój drogi, może skoczymy na piwo. Gościu, kontrolujesz metan. Wyglądasz jak cholerny badass. Czy naprawdę będziesz narzekał? I'm not like my siblings. I want nothing more than to be free of that bitch. So I need power. I need enough power to destroy her. Okej, okay, spoko. Steel. These are the fruits of my power. Steel, kontrolujesz metal. The strong will destroy the weak. That's the way of the world. Steel, kontrolujesz metal. Excuse me, Ethan. What a freak. Ile muszę mu walić w ogóle z pistoletu, żeby go zabić? W sumie nie mam pojęcia, ale chyba wydaje mi się, że był zestazowany. I póki mu to nie... I póki mu paraliż nie przeszedł, to on nie padł. Więc możliwe, że zużyłem niepotrzebną ilość amunicji. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, ja mam po prostu tej amunicji do pistoletu tyle, że aż... Szkoda i teraz nie używać, biorąc pod uwagę, ile razy kurno musiałem przez nią cierpieć i kombinować, co odłożyć, co przełożyć, co zostawić, co wykorzystać, żeby mieć przypadkiem miejsce, żeby wziąć trochę inną rzecz. Cześć! Okej, dobra, to będzie w sumie dobry test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okej, potrzebuję 12 naboi, żeby wyeliminować tego kolesia. No nie jest to mało, szczerze powiedziawszy, ale też bez przesady, nie jest to jakoś wielce dużo. Tak na dobrą sprawę. W ogóle, czy ja mogę użyć tych drzwi? Czy ja mogę użyć tych drzwi? Do czego ich użyję? Po prostu, żeby wejść do jakiegoś pomieszczenia. Z materiałami wybuchowymi. I amunicją do karabinu. To mi się podoba. Czy coś jest na górze? Nie. Okej, okay, spoko. Tu mogę chyba użyć kolejnej stazy. Stazy, Jezus Maria, to nie Dead Space. Chociaż może w pewnym stopniu. Dobra, zrobię sobie szybki reload na wypadek, gdyby coś tu wyszło. Okej. Okay. Jest tu... To be honest, niepokojąco i spokojnie. Bym powiedział nawet iż za spokojnie. No dobra, zwykli pajace, spoko. W ogóle to jest taka nawet dosyć dobra lokacja na spotkanie ze śmigiełkiem, tak na dobrą sprawę. Ponieważ możemy użyć się, możemy go pierdzielnąć prądem. Możemy również sobie tutaj trochę pobiegać dookoła. Jest na dobrą sprawę, tutaj by starcie ze śmigłem miałoby nawet sens. W ogóle nie było żadnej wspomnianki właśnie o tym kolesiu ze śmigłem na tych notatkach. Może gdzieś dalej będzie, może gdzieś dalej będą jakieś notatki odnośnie niego, bo jestem z tym szczerze powiedziawszy ciekawy. Na jakiej zasadzie on powstał i po co? O! Nowy koleś, cześć! Dobra, trochę mi szkoda używania Magnuma na nim. Więc... Zrobię tak, strzelę mu jednego hita z shotguna. I parę bani z pistoletu, co wy na to?
Jeszcze nie padł, dobra, spoko. Dobra, ten gość jest wytrzymały. No, ten naprawdę jest wytrzymały. W ogóle pytanie brzmi, czy strzelanie mu w ryj ma sens? Czy powinien najbardziej celować w plecy? Nie jestem pewien. Plecy, ewidentnie plecy. Plecy, plecy, plecy. Mocne plecy, on tam ma coś na plecach. Czy nie dam radę? A, dobra, jest tamtej mańki. Okej, okay, spoko. Dobra, chodź tu. Okej, okay, dobra, nieważne, nie było tematu o plecach. Duże kryształowe mechaniczne serce. Spoko, wezmę. Biorąc pod uwagę, ile jeszcze kura tutaj zdobyłam tych rzeczy, to jest szansa, że może jeszcze wyjdziemy na główną lokację, w sensie do tej wioski. A gdybyśmy wyszli do wioski, to mógłbym jeszcze zrobić parę rzeczy, których zapomniałem zrobić wcześniej. I przy okazji wezmę sobie amunicję do shotguna. Tam mamy kolejny mechanizm, bardzo ładnie, bardzo fajnie, bardzo pięknie, ale jest miejsce, które mnie zastanawia. Mianowicie, jak dostać się do tej skrzyni? W sensie, do tej skrzyni tutaj na dole, w tym miejscu, o tutaj, o. Bo tu jest skrzynia jakaś, albo i nie? Dobra, nie, tutaj może była z drugiej strony w sumie. Ale still, jak się do niej dostać? O to, tutaj, tu coś mogę podnieść. I to jest złoto. Pytanie brzmi... Jak się do tego złota ewentualnie dobrać? To jest bardzo dobre i w sumie bardzo ważne pytanie, tak na dobrą sprawę. Może... strzelę w to? Nie. Może... tutaj jakoś wejdę w interakcję? Absolutnie nie. A gdyby tak się wspiąć? Nie. Mogę to jakoś popchnąć, złapać, chwycić z którejś strony, obrócić? Bo wydaje mi się, że mógłbym przejść górą. Tylko, że przejście górą pewnie nie będzie takie proste, jakby się mogło wydawać. Dobra, póki co pójdę dalej, zobaczymy co się ewentualnie wydarzy, bo może gdzieś dalej będzie jakieś przejście, może będzie jakaś interakcja z czymkolwiek. Co mi ewentualnie otworzy dostęp do tego? No i wróciliśmy tutaj. Ja jestem w miejscu tym, okej. Okay. Nawet bardzo dobrze się składa, ponieważ w tym miejscu zapomniałem zebrać paru rzeczy. W tym miejscu nie zebrałem kilku rzeczy. I w sumie nie zaszkodzi mi absolutnie tego nadgonić. Chyba, że jak zejdę na dół, to już będzie inna lokacja. To już jest inna lokacja. Czyli, że obstawiam, są tu kryształy jakieś, które ewentualnie mogę zebrać. Ale ja ich nie widzę. Ale ja tych kryształów Nikuta Imo nie widzę. No dobra, trudno. Myślę, że aż tak bardzo nie będę się na tym skupiał, naprawdę nie mam pojęcia, gdzie może być ten kryształ. A trochę nie chcę mi się go wyszukiwać. Co najwyżej go sobie wyszukam między odcinkami, ponieważ wydaje mi się, że lada chwila trzeba będzie ten odcinek zakończyć. A skoro będzie odcinek kończony, to będzie można sobie ewentualnie pobiegać samodzielnie. Klęk. 5, 6, 7, 8. Okej, 8 wystarczyło. Okej, 8 strzałów w reaktor wystarczyło. Czy ten nie jest taki mocny jak tamten? A to dziwne, ponieważ jest bardziej ulepszony. Intrygujący, że tak powiem nawet. Czy coś ewentualnie to zebranie? Nie, tutaj nie ma nic. Dobra, trzeba reload zrobić. Klęk. Kurde, na obecną chwilę... O kurna, cześć! Mogę się w sumie cofnąć, on by chyba za mną nie poszedł w drugą stronę. On by chyba za mną w drugą stronę nie poszedł. I tam? Okej, okay, dobra. To se zbiorę.
Wyzerowane, wyzerowane. Dobra, spada. Nara, cześć. Okej. Wyszliśmy tutaj. Tam mogę to zniszczyć, ewentualnie. Do zapamiętania. Jest tam skrzynia, z której mogę skorzystać. Do której mogę się ewentualnie dobrać. Czy mógłbym podnieść windę z Duke'iem? I przy tym móc od razu sobie zapisać grę? Właściwie to tak! Właściwie to tak! Dobra, w sumie co, nawet chętnie. Co ja ci mogę sprzedać, stary, tak na dobrą sprawę? Mogę ci sprzedać to, mogę ci sprzedać to, ponieważ tych czaszek absolutnie nie potrzebuję. Mogę ci sprzedać te serca, mogę ci sprzedać te serca, mogę ci sprzedać ten rubin nie, ten rubin też nie. Tego też ci jeszcze nie dam, ponieważ to mogę jeszcze połączyć z czymś. Tego nie potrzebuję już w chwili obecnej. Amunicja... Czy ja ci mogę sprzedać, kolego, ty mój, ten wisiorek? Nie, wisiorka nie mogę ci sprzedać. Ciekawe dlaczego. Nie wiem, dobra, nieważne, sprzedam na razie to, co mogę. I've procured some new items for you, Mr. Winters. O, więcej tego, więcej miejsca w ekwipunku. Kuszącej, nawet wezmę. Akurat ekwipunek bardzo chętnie przytulę. Oj, mogę ulepszyć na maksa snajperkę. I mogę na maksa ulepszyć snajperkę teraz. Ewentualnie to cudeńko. I magnuła mogę ulepszyć. 65 kafie, mam 128, także zużyję absolutnie połowę tego, co mam na ewentualne ulepszenie czegokolwiek na dobrą sprawę. No dobra, niech będzie. Użyjmy tego. Użyjmy tego. I mamy 34 tysiące. Mogę za 33 szybkostrzelność tutaj podwyższyć. Albo przeładowanie. Ewentualnie mogę kupić ulepszenie do tego pistoletu. Dobra. This simple modification can be done in just a moment. I skorzystając z tego i teraz, skoro mamy to wszystko, thank you for your patronage. Mogę zrobić tak, że zapiszę sobie grę. Cyku, myku, zapisane i odcinek zakończę. Także mam nadzieję, że moderator się spodobał. Jeśli tak, będziecie zostawić łapkę w górę, będę poinformować. Jeśli już tego nie robicie, seria z Residenta wam przypadła do gustu, zostawcie suba na kanale, bo was nic nie ominęło. Możecie dać komentarz, znać co sądzicie o całej serii, o pomyśle o tym, żebym ograł poprzednie Residenty. A my co? Widzicie już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!